kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, już przyszedł czas na nowy odcinek Nie Polka Lajkuje, czyli Nie Polka Lajkuje numer 7, czyli miesiąc maj. Zaczynam od razu z projektami fotograficznymi. Jak zwykle jest ich dużo. Są też parę artykuły, które mnie zainspirowały, więc pomyślałam sobie, że ta kategoria będzie w tym przypadku największa. Pierwszą rzeczą, którą Wam polecam, to jest po prostu Pulitzer, czyli były opublikowane i zdecydowali się na kto wygrywał właśnie Pulitzer w tym roku, i są też projekty fotograficzne, oczywiście dziennikarskie, które są bardzo, bardzo interesujące. W tym przypadku, w tym roku były najlepsze nagrody w tym roku, dostały dwa projekty, właśnie dwa projekty fotograficzne, dwa po prostu śledztwa dziennikarskie. Pierwsze jest śledztwo dziennikarskie o szpitalach psychiatrycznych w USA. Bardzo wzruszające. I drugi projekt to oczywiście o emigrantów, który tak naprawdę jest największym tematyką w tym roku i była nią w zeszłym roku. I myślę, że to jest dobry punkt widzenia, z którego właśnie oglądać i przeczytać wszystkie historie, które Wam są opowiadane po prostu o imigrantów, którzy po prostu szukają lepszego życia niż tego, co mają. Drugi projekt, który wam, o którym Wam opowiem, to jest bardziej do śmiechu. To jest projekt, w którym fotograf, czyli Freddy Fabris, zdecydował się na sfotografowanie po prostu mechaników, tylko że właśnie w takich kadrach, które przypominają renesansowe, najbardziej znane dzieło sztuki po prostu, właśnie z renesansu, i naprawdę zdjęcia są bardzo, bardzo fajne i bardzo, bardzo śmieszne, więc polecam ich oglądanie, żeby po prostu poprawić sobie humor. Kolejny projekt, o którym chcę Wam opowiedzieć, to nazywa się Refotografie. To jest projekt zrobiony przez Polaka, który nazywa się Stefan Breiter, i projekt był mi polecany przez jeden z Was właśnie pod moim poprzednim filmem Nie Polka Lajkuje, i to jest po prostu właśnie też projekt, gdzie się pokazuje, gdzie jest pokazane, jak wyglądały rzeczy, czy ulice, czy placy kiedyś i jak wyglądają one teraz. Wystarczy po prostu, są po prostu gify zanimowane na Facebooku, i jest też blog na Blogspocie, i po prostu można właśnie zobaczyć, jakie są różnice właśnie w ciągu historii pewnych miejsc, więc bardzo, bardzo dziękuję za polecenie tego projektu. Kolejny projekt, też śmiechowy, którego znalazłam i który był bardzo, bardzo popularny tutaj we Włoszech w ostatnim miesiącu, i znalazłam w końcu jakiś artykuł po angielsku, żebyście też mogli coś więcej się dowiedzieć właśnie o tym projekcie. To jest projekt zrobiony we Włoszech, w środkowej Włochy, w miejscowości Civita Campo Marano. To jest taka mała miejscowość, gdzie dostępu do internetu jest bardzo słaby albo w ogóle nie ma, więc sobie ktoś pomyślał, żeby przypomnieć sobie, że platformy społecznościowe istniały i istnieją cały czas i można ich znaleźć w prawdziwym życiu. Więc zobaczycie zdjęcia Twittera, który jest ławką, albo WhatsAppa, który jest budką telefoniczną, i takie różne rzeczy. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo śmiechowe, i tak naprawdę opowiadają o pewnym problemie, który mamy tutaj we Włoszech, czyli dużo ludzi nie ma
dostępu do internetu, bo nasza geologia po prostu nam w tym nie pomaga, więc od dawna czekamy na wielki projekt państwowy, żeby po prostu wszystkim dać internetu, bo niektórzy po prostu mają z tym problem, bo w niektórych miejscach po prostu nie można jakiegoś tam typu pracy, na przykład jak mojej, zrobić. Nie można to robić u siebie, trzeba gdzieś tam pojechać, na przykład do Mediolanu czy do innych miast, żeby właśnie dokonać twoją pracę. Więc też po prostu jest różnica między kulturą, można powiedzieć, właśnie między ludźmi, którzy mieszkają właśnie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu, a w miejscach na przykład jak Turyn, gdzie dostęp do internetu jest bardzo, bardzo duży po prostu. Więc też fajnie właśnie, że znalazło się taki fajny sposób, żeby opowiadać właśnie o takim problemie i żeby opowiadać też o naszego codziennego życia, o którym tak naprawdę czasami zapominamy. Więc bardzo, bardzo fajnie i bardzo, bardzo polecam. Będziecie mieli link do artykułu, do zdjęć i do filmiku. Wszystko w jednym linku tutaj na dole w opisie, jak zwykle. I przechodzę od razu do następnego projektu. To jest tak naprawdę ślub. Ja bardzo lubię oglądać zdjęcia ślubne. Jak ja miałam wybierać właśnie fotografa do mojego ślubu, to ja miałam bardzo, bardzo dużo właśnie zdjęć już zebranych, które mi się podobają i właśnie robiłam jej wielki folder i dałam jej, żeby ona wiedziała, jakiego stylu zdjęć po prostu ja lubię i tak naprawdę szukałam fotografa, którego właśnie ma taki styl i ją znalazłam, ona jest super. Ale właśnie bardzo lubię oglądać takiego typu zdjęć i jak wiecie, mój ślub miał jako tematyce powrót do przeszłości i oglądałam bardzo dużo właśnie zdjęć z różnych ślubów, właśnie o różnych tematach. I niedawno temu, właśnie jakieś parę tygodni temu, znalazłam taki właśnie ślub, który odbył się parę miesięcy temu i miał jako tematyce Harry'ego Pottera. Para młoda, to po prostu oni wymyślili wszystko, naprawdę wszystko, żeby to wyglądało bardzo w atmosferze Harry'ego Pottera i też zdjęcia właśnie są w tej atmosferze. Więc bardzo, bardzo polecam zobaczyć właśnie takiego typu zdjęć. Oczywiście nie każdy z nas lubi takich tematykach, albo po prostu jeżeli właśnie wychodzicie za mąż, to może nie chcecie jakiegoś tematycznego ślubu, ale można się trochę zainspirować, żeby coś właśnie wyjątkowego zrobić w dniu swojego ślubu, więc bardzo, bardzo polecam. Ostatni link też o fotografii, który Wam polecam, to tak naprawdę jest artykułem napisany przez Caleb Kerr, który napisał o tym, jaka jest bardzo ważna interwencja profesjonalnego fotografa właśnie na zdjęciach. Nie wystarczy robić fajne zdjęcia, bo większość zdjęć, które zobaczymy, to one są po prostu poprawione jakoś tam, bo w głowie po prostu fotografa był jakiś tam projekt, jakaś tam wizja i można tej wizji właśnie zrobić dzięki fotografom, ale postprodukcja jest też bardzo, bardzo ważna. Więc ten artykuł opisuje właśnie, jak dla fotografa jest bardzo bolesne, jak ktoś się pyta o niedoprawionych zdjęć, bo po prostu zdjęcia wyglądają całkiem inaczej niż się myśli, że one będą wyglądały. I właśnie w tym artykule jest bardzo dużo
właśnie różnic pomiędzy zdjęciem bez postprodukcji i zdjęciem właśnie z postprodukcją i to jest bardzo, bardzo interesujące. Ja bardzo się interesuję, jak wiecie, fotografią. Niedługo zaczynam taki bardzo krótki kurs fotograficzny, właśnie żeby coś więcej zacząć tak bardziej technicznie zrozumieć o tym. Opowiem Wam na pewno, jak to było, może w jakimś vlogu niedługo po prostu myślę, że praca fotografów jest naprawdę wielka. Czasami jak robicie na przykład zdjęcia na Instagramie, to lubicie tego zdjęcia i myślę, że jakiś filtr może być dobry, a potem zobaczycie zdjęcie może bardzo podobne w jak ona jest wymyślona, ale po prostu inna jakość. Ta jakość zależy właśnie od profesjonalizmu i od pasji tej osoby i myślę, że trzeba bardzo ją docenić. Dalej, mam dla Was dwa filmiki do polecenia. Pierwszy filmik to jest projekt zrobiony przez The Guardian. Projekt nazywa się Confessions from A&E, czyli po prostu są wywiady doktorów i różnych ludzi, którzy pracują w szpitalach o właśnie ważne momenty w ich karierze, nie z punktu widzenia profesjonalnego, na przykład jak czegoś odkryli, czy kogoś uratowali, ale po prostu o małych rzeczach, dzięki których oni lubią najbardziej właśnie swoją pracę. Ten filmik, który Wam podlinkuję właśnie tutaj na dole, jest ze strony Internationale. Internationale jest taki po prostu magazyn, on wychodzi co czwartek chyba i oni bardzo dużo rzeczy też właśnie na internecie dodają na ich stronę. Ja bardzo lubię tego w ogóle czytać. Nie mam czasu, żeby czytać tak dużo, jakbym chciała, ale często czytam. I oni po prostu wzięli tego filmu i dodali napisy po włosku, więc jeżeli mówicie po włosku, będziecie mogli właśnie czytać po włosku wszystkie napisy, a inaczej to po prostu osoba, która właśnie wydaje wywiad, to jest doktorem, on jest Brytyjczykiem, więc bardzo dobrze mówi po angielsku, więc jeżeli Wasz angielski jest bardzo dobry, to na pewno zrozumiecie, o czym chodzi. Nie znalazłam niestety filmik z The Guardian, ale poszukam jeszcze i mam nadzieję, że kiedyś znajdę. Jak nie, to przepraszam, ale jak Wy znaleźliście, to po prostu podajcie mi tutaj na dole link w komentarzach, ja właśnie go dodaję do opisu. I historia, która jest opowiadana właśnie w tym filmiku, jest bardzo fajna, bo jest taki doktor, on jest taki młodym lekarzem, można powiedzieć, i opowiada właśnie, jak pewne dziecko, które miało taki wielki kryzys i astmę, taki wielki kryzys, to po prostu przyjechał do szpitala, oni tam mu próbowali pomóc i w pewnym momencie to dziecko po prostu chciało uściskać lekarza i to zrobił i właśnie lekarz opowiada o jego reakcji, jak bardzo to dobry wpływ miał na jego po prostu dzień czy noc, już nie pamiętam, czy to był nocny czy dzienny dyżur, ale po prostu to jest bardzo fajne opowiadane, więc bardzo polecam tego filmika oglądać. A drugi filmik, o którym chciałam Wam opowiedzieć, to są po prostu behind the scenes z filmu Civil War z Marvela. Jak wiecie, jestem wielką fanką Marvela, więc nie będę już tutaj dalej opowiadać o tym, ale jestem też, i tego też wiecie, wielką fanką filmów, którzy właśnie pokazują, jak się robi pewnych scen, które oczywiście są zrobione dzięki efektów specjalnych, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to wyglądało, jak oni tego kręcili, więc dodaję Wam tutaj link na dole z
właśnie ze scenami, które są najfajniejsze w filmie Captain America Civil War. I one są fajne, bo one wyglądają całkiem inaczej niż w filmie. Jeżeli tego filmu jeszcze nie oglądaliście, to nie oglądajcie tego filmika, bo nie chcę wam nic spoilerować, ale linka znajdziecie zawsze tutaj na dole, więc jak już oglądaliście, to możecie kiedykolwiek do tego linka wrócić i właśnie oglądać, jak wygląda behind the scenes jakiegoś filmu superbohaterów. Dalej, to mam dwa filmy dla was do polecenia. Pierwszy jest film dokumentalny, taka seria tak naprawdę dokumentalna, która znajduje się na Netflixie. Opowiadajcie mi, czy Netflix już jest w Polsce, czy nie, bo ja nie wiem, ale jak nie macie jeszcze, to możecie tutaj wielką listę zrobić dzięki mojemu poleceniowi. I oczywiście jest to seria dokumentalna o jedzeniu. Nazywa się In the Mind of a Chef. I to jest po prostu historia w 20 chyba odcinkach. Odcinki są 20-minutowe, więc bardzo krótkie. I historia jest trochę opowiadana przez szefa, który jest właśnie bohaterem tego filmu dokumentalnego, i trochę przez Anthony Bourdain, który jest też szefem bardzo, bardzo ważny i znany w USA. Bohater naszego filmu dokumentalnego jest też kucharzem. On pracuje i ma restaurację w USA, w Nowym Jorku, jeżeli się nie mylę. Jest bardzo, bardzo znany, a właśnie ten film dokumentalny opowiada, jak co po prostu zainspirowało go, żeby stworzyć swoją kuchnię. Razem z nim jeździ się po różnych miejscach świata, które go zainspirowało, i właśnie jest opowiadane, jak bardzo mu się jemu zależy po prostu na utrzymanie kontakt z tym, z kim on był, żeby właśnie lepszą kuchnię dla ludzi zrobić, więc bardzo, bardzo interesujące i oczywiście polecam. I też na Netflixie, niestety nie znalazłam tytułu po polsku, więc chyba nie ma jeszcze tego filmu w Polsce, ale oglądałam właśnie taki film, po włosku nazywa się Lui e Tornato, po angielsku Lux Who's Back i po niemiecku, bo tak naprawdę to jest niemiecki film, to jest Er ist wieder da, to jest film inspirowany przez książkę satyryczną napisaną przez Timura Wernesa, reżyser filmu jest Dawid Wnent. Oczywiście film jest też satyryczny i opowiada o tym, co by się stało, jeżeli Hitler by wrócił właśnie w naszych dniach. Tematyka jest bardzo ciężka, ale myślę, że ona jest bardzo warta uwagi, bo po prostu film jest kręcony w 2014 roku, czy 2015, już nie pamiętam, i opowiada tak naprawdę, jakby ludzie by wyreagowali po prostu nie wierząc, że ta osoba jest Hitler, tak, ten prawdziwy. I co by zrobili właśnie na jego wywiadach. Bardzo interesujący film. Moja koleżanka przeczytała książkę i mówiła mi, że książka jest jeszcze lepsza. Jeszcze ją nie przeczytałam, ale jak na razie nie idzie mi dobrze z tym challenge'em 12 książek w ciągu jednego roku, więc nie kupuję jak na razie i odstawiam go jak na razie. Ale film bardzo, bardzo polecam. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ostatnie trzy polecenia w tym miesiącu to są trzy profile na Instagramie. One się różnią i są blisko siebie w tym samym momencie, więc tak. Pierwszy profil na Instagramie, który wam polecam, to jest Tylar. Taki artysta, który po prostu bierze na przykład jakieś arcydzieło, czy fotografię, czy zdjęcie, czy
cokolwiek Wam przychodzi do głowy i dodaję do tego jakiś monster, czyli jakiś potwór po prostu, tylko że on jest narysowany, więc to wychodzi tak bardzo komicznie i ja bardzo lubię takiego typu projektów profotograficznych, gdzie część tego, co widzimy, jest fotografią, a drugą część albo coś tam jest narysowane, że coś można właśnie dodawać rękoma po prostu i to jest wszystko dzięki po prostu komputerów, bo wcześniej to byłoby to bardzo trudniejsze, ale właśnie teraz jest to łatwiejsze i bardzo mi się to podoba jako efekt końcowy. Drugi profil na Instagramie, który Wam polecam, to jest Omar Zrobles. Nie wiem, jak się to czyta, przepraszam. Ja Wam go pokażę gdzieś tutaj i napiszę na pewno. I to jest po prostu projekt fotograficzny na Instagramie, gdzie fotograf umieści ludzi, które tam tańczą, czyli baletnicy, w na przykład ulicach Nowego Jorku, czy w miejscach, gdzie normalnie ludzie nie tańczą. I taki kontrast, który się robi właśnie pomiędzy tą klasyką właśnie tańca i tą nowocześność miejsc właśnie, gdzie baletnice są umieszczone, żeby właśnie zdjęcie im robić, jest bardzo, bardzo inspirujące. Tak naprawdę nam opowiada bardzo o naszym życiu, że z jednej strony lubimy klasykę, ale z drugiej strony właśnie świat non-stop idzie do przodu i coś tam się zmienia i nowoczesność jest non-stop nowa. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo interesujące do oglądania. Wszystko w tych zdjęciach jest tak konstruowane, jest tak budowane, że po prostu wow! Wielki szacun do fotografa, bo jest naprawdę super, super profil na Instagramie i on jest naprawdę super fotografiem. On jest oczywiście fotografem profesjonalisty, więc tak. Więc super, po prostu super sprawa. Ostatni profil na Instagramie, o którym Wam chciałam opowiedzieć, to jest Moography, czyli taki projekt też rysunkowy. Po prostu on się tak zainspiruje, że on bierze telefonu, on ma chyba iPhone'a. I właśnie dzięki rysunku on po prostu coś tam rysuje, że właśnie wychodzi z iPhone'a w różnych kształtach. To, co wychodzi, wygląda bardziej na pop art, którą ja bardzo lubię, więc taki fajny sposób, żeby właśnie pomieszać fotografię i ilustrację i po prostu kolorowo, bardzo, bardzo kolorowo i właśnie mnie zainspirowało przez to, że dużo kolorów jest i pomysł też jest świetny, więc bardzo, bardzo polecam też tego profila na Instagramie. Okej, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że moje inspiracje Wam trochę też zainspirują. Oczywiście, jeżeli macie coś do polecenia tutaj na dole, to dajcie znać w komentarzach. Ja widziałam u Racki, że wystawa, którą polecałam, czyli Modna Już, która była w Krakowie niedawno temu, jest we Wrocławiu do chyba do końca sierpnia, więc jeżeli jesteście we Wrocławiu i chcecie właśnie zobaczyć tą wystawę o modzie w PRL-u, to macie właśnie dostęp do tej wystawy. Ja niedługo będę w Polsce, ale niestety nie będę miała czasu, żeby pojechać do Wrocławia, bo jest dla mnie za daleko, więc jeżeli ktoś z Was może mi kupić książkę, czyli katalog tej
wystawy, to ja przyślę Wam oczywiście kasę, żeby mi kupić, bo jest to naprawdę świetny pomysł jako wystawa i ja na pewno nie będę miała okazji ją zobaczyć na żywo, ale jeżeli Wy macie okazję zobaczyć na żywo, to bardzo, bardzo polecam. Dostałam od jednej z Was zdjęcia, bo właśnie poszła na wystawę w Krakowie jeszcze dzięki mojego polecenia i właśnie dostałam wszystkie zdjęcia od niej i bardzo, bardzo dziękuję, Madziu. To było bardzo, bardzo fajny pomysł i czasami tam rozglądam te wszystkie zdjęcia, bo właśnie mnie nie może być na tym wystawie, więc po prostu cieszę się, że kogoś zainspirowałam. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. My oczywiście zobaczymy się w następnym odcinku i ja już się z Wami żegnam, czyli ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!